udało się, że firma Kun pożyczyła nam opryskiwacz testowy Lexis. Jesteśmy w trakcie oprysku, pszenica ozima. Opryski dzień 4 listopada, to już są takie graniczne opryski, no ale stwierdziliśmy, że lepiej założyć ten film, ewentualnie jakieś poprawki wiosenne, niż zostawić pole bez oprysku. Użytkujemy w tym sezonie praktycznie od zasiewu rzepaku opryskiwacz Lexis. Przeszliśmy z technologii starszego opryskiwacza 18-metrowego na nowocześniejszy opryskiwacz 24 metry. Pojemność tego Lexisa to jest 3000 litrów plus tam jakieś dodatkowe 200 litrów w zbiorniku głównym, dodatkowe 300-400 litrów na przepłukanie opryskiwacza. Ten opryskiwacz jest podłączony do systemu AMS, w który jest ciągnik wyposażony. To też w tym roku dopiero zamontowaliśmy w ciągniku. Jeżeli ktoś to użytkuje, wiadomo, są jakieś tam momenty, że trzeba troszeczkę się przyuczyć, trzeba to wszystko dopracować, ale no, on sam pryska. Operator jest tylko po to, żeby powiedzmy tam kontrolować tą pracę i w odpowiednim momencie zakończyć oprysk. Dlaczego Kun? Z Kunem współpracujemy od ponad 10 lat. Mamy zaufanie do tej firmy. Firma znajduje się około 60 km od naszego gospodarstwa. Korzystamy cały czas z serwisu, korzystamy z porad, ewentualnie jakichś szkoleń, czyli rozmawiamy z handlowcami, co nowego, rozmawiamy z serwisem. To jest, myślę, na zasadzie współpracy, a nie na zasadzie jednego interesu, sprzedana maszyna, do widzenia. Po 10 latach współpracy mogę wprost powiedzieć, że współpracuje nam się dobrze. Lexis, ten testowy egzemplarz, bo to na razie go testujemy, wyposażenie ma raczej takie skromne w stosunku do tego, co planujemy zakupić. Nie ma skrętnej osi, nie ma recyrkulacji cieczy, ale ma bardzo fajne urządzenie, czyli można go podpiąć pod AMS w ciągniku. No, patrząc rozwojowo, w momencie odczepienia opryskiwacza ciągnik korzysta z tego systemu AMS do innych prac, czyli talerzowanie, kultywator, siewnik, rozsiew nawozów. W momencie podłączenia opryskiwacza przypinamy tylko jedno wejście i praktycznie można powiedzieć, że to współpracuje. Sterowanie sekcjami, opryskiwacz podzielony na 7 sekcji. No i to praktycznie ostatni dzień dzisiaj oprysków i oddajemy go ze smutkiem, ale nabędziemy, już mamy plan, już rozmowy są w trakcie, nabędziemy opryskiwać. Po jakimś 3-miesięcznym okresie użytkowania tego Lexisa doszliśmy do pewnych wniosków, że dla naszego gospodarstwa potrzebny jest większy opryskiwacz, potrzebny jest opryskiwacz ze skrętną osią, potrzebny jest opryskiwacz z recyrkulacją cieczy. Przypuszczam, że troszeczkę dopłacimy, bo to nie będzie standardowa maszyna, ale chcemy go podzielić na jak największą ilość sekcji, ile to jest tylko możliwe, bo wtedy ma sens zastosowanie systemu GPS. Im więcej sekcji, tym ta dokładność jest po prostu większa precyzja i no, belka, powiedzmy, sekcja 3-metrowa, a sekcja 4-metrowa, no to w momencie, kiedy musimy oprysk 100% pokryć całe pole, to ta nakładka jest, powiedzmy, przy belce 4-metrowej jest 3,5 metra nakładki, żeby ta ostatnia dysza zamknęła nam, powiedzmy, obszar opryskiwany. Czyli wynika z tego, że im więcej tych sekcji, tym dokładność będzie większa, no i nie będziemy tych środków przelewać na zasadzie, że nałożyło się za dużo. I w tym kierunku idziemy. Skrętna oś dlaczego? Skrętna oś dlatego, że no, chyba nie mamy pola w naszym gospodarstwie, które ścieżka uwroczowa do ścieżki technologicznej jest pod kątem 90 stopni. No, czyli powiedzmy to zawracanie, wycofywanie, no, skrętna oś będzie praktyczniejsza. Zresztą na polu można zobaczyć, jak te ślady wyglądają. Przednia oś swoje ślady kroi, tylna oś swoje ślady kroi i opryskiwacz jeszcze swoje ślady kroi. Dzisiaj na jesieni wiadomo, że to nie przeszkadza, rośliny się zregenerują, no ale wraz ze wzrostem no to będą szkody. No, rolnik jak dba o to gospodarstwo, to troszeczkę mu szkoda chyba później tego uwrocza, że tam jest to plonowanie, jest o wiele mniejsze. No, można to dopracować. Są możliwości, technika nam pomaga i pójdziemy w tą skrętną oś. Rozmawialiśmy tu z kilkoma użytkownikami już skrętnej osi i chwalą sobie to urządzenie. Systemy napełniania, no intuicyjnie, tam jest dwa pokrętła, są kilka pozycji. No nie ma możliwości, żeby ktoś się tego nie nauczył. Nowy opryskiwacz, który już praktycznie z fabryki za chwilę będzie w naszą stronę szedł, będzie miał podwójną pompę. Ten jest wyposażony w pompę 260 litrów.
No, to nasze gospodarstwo jest trochę dużo rzepaku uprawiamy, no i wiadomo, ta terminowość zabiegów czasem decyduje o sukcesie. I ten, który do nas przyjdzie, będzie miał podwójną pompę, czyli będzie miał dwie pompy 260 litrów, czyli będzie miał moc 520 litrów na minutę. A idziemy w tą stronę, dlatego że w okresie wiosennym, no, w gospodarstwie nie mamy produkcji zwierzęcej, zawsze jest ktoś, kto może wziąć starą przyczepę, kilka mauzerów i dowieźć tą wodę na pole. No, nie chcemy, żeby ten opryskiwacz służył jako cysterna do transportowania wody, tylko powiedzmy, on ma w polu efektywnie pracować, a wodę są inne sprzęty, które mogą nam na pole dostarczyć.